Cześć, witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj chciałabym kontynuować serię dotyczącą influencerów Equesta. Ten odcinek najprawdopodobniej będzie mi się dość dziwnie prowadziło, ponieważ będzie o mnie. Tak alfabetycznie wypadło, że dziś opowiadam sama o sobie. No ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chcę przypomnieć o tym, że w każdym odcinku dotyczącym influencerów będziecie mogli zdobyć bransoletkę Equesta sygnowaną właśnie nazwą użytkownika danego influencera. I dzisiaj będziecie mogli zdobyć moją bransoletkę. Na samym końcu filmiku dowiecie się, jak to zrobić. I również ogłoszę wyniki na konkurs z poprzedniego odcinka o Emily Evil Dreamer. No dobra, więc chyba przyszedł czas, żeby trochę o sobie opowiedzieć. Więc prowadzę kanał Gazelle Horse Team, na którym zgromadziłam już jakieś 27 tysięcy subskrybentów. I mam także profil na Instagramie, na którym mam 24 tysiące obserwatorów. I profil na Facebooku, na którym mam chyba jakieś 6 tysięcy polubień. Swoją przygodę z social mediami zaczęłam od Facebooka. Na początku był to Facebook mojego pierwszego ulubieńca końskiego, czyli Splota. Później, kiedy zaczęłam jeździć w innej stajni, to strona nazywała się Lady. No i ostatecznie, kiedy Lady została sprzedana, to przeszliśmy na te magiczne Gazelle Horse Team. Mam swojego konia, jest to 3,5-letni wałach holsztyński o imieniu Quantico. Fascynuje mnie ogólnorozwojowy trening konia oparty na jego psychice oraz biomechanice. Social media prowadzę w kontencie lifestyle'owym z odrobiną moich przemyśleń jeździeckich oraz życiowych. Z ciekawostek jestem pierwszą influencerką Equesta. Equest napisał do mnie jako pierwszej osoby z wszystkich. I współpracuję z Equestem od sierpnia 2018 roku. Moje ulubione produkty Equesta to kolekcja eko, szczególnie czapraki, a także odzież jeździecka i w szczególności lubię komplety dresowe. No i z faktów o mnie to by było na tyle. Teraz chciałabym przejść do wyników poprzedniego konkursu na bransoletkę Evil Dreamer. I zwycięzcą zostaje użytkownik o nazwie The Chryzantema. Jeśli chodzi o odbiór wygranej, to napisz do mnie na maila gazellehorseteam@gmail.com. Tam dogadamy się w kwestii wysyłki twojej nagrody. No a teraz macie szansę wygrać bransoletkę ode mnie! Z napisem Gazelle Horse Team, taka zielona. Jest to mój chyba ulubiony kolor, poza różowym i czarnym, więc będziecie mieli ze sobą cząstkę mnie. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować kanał Equestrian Vlog, polubić ten filmik oraz w komentarzu napisać, dlaczego właśnie do ciebie powinna trafić ta bransoletka. Wyniki pojawią się w kolejnym filmie z serii o influencerach Equesta, więc czekajcie. No i jeśli chodzi o mnie, to by było na tyle. Już za 2 tygodnie dowiecie się trochę o kolejnym jeździeckim influencerze Equesta. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zapraszam was na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!